Za chwileczkę w dzisiejszym odcinku przekonamy się, czy opuszczona wieś jest aktywna paranormalnie. Właśnie idziemy z Paksonem, z kapitanem Pagusiem do pierwszego naszego opuszczonego budynku i zobaczymy, czy jest on aktywny paranormalnie. Mamy tutaj naszego speca od takich zjawisk z kanału Paranormal Investigators. Teraz już tak. I za chwileczkę przekonamy się, że K2 nam tutaj skacze, tylko nie wiadomo, od czego tutaj skacze, aż na czerwono. Czy jest to spowodowane naszymi sprzętami elektronicznymi. Za chwileczkę na przykład odłożymy tutaj K2 w jakieś ustronne miejsce. Przekonajmy się, czy coś może podejść do tego urządzenia. Czy coś może wykazać swoją obecność tutaj? Ale jednak nie wiem, czy to. Tak, wszystko bierzemy. Mamy też na przykład nasze urządzenie REMPOD, które będzie nam pikać, jeśli coś wejdzie w obręb jego antenki. To jest tak jakby taka siatka, nie? Czyli nawet tutaj zacznie pikać. Czy coś może podejść do naszych urządzeń? Do tych urządzeń, które leżą na podłodze? K2 nie wykazuje aktywności. A nasz REMPOD również nie alarmuje, żeby coś się zbliżało. Także możemy przenieść nasze urządzenia w inne pomieszczenie. Na przykład położymy sobie tutaj. A REMPODa położymy tutaj. Zwracam się do bytu, który tutaj jest. Czy może podejść do tych urządzeń, które znajdują się tutaj? Chcesz z nami porozmawiać? Muszę wiedzieć, że tu jesteś, więc podejdź proszę albo do tego czerwonego pudełeczka, które leży tutaj na ziemi, lub do tego białego pudełeczka. Proszę Cię o to. Możesz użyć energii z naszych urządzeń. Był drobny skok na K2. Ja tutaj mam SW7. No, w ogóle nie jest tutaj, nie? Cóż, nasze urządzenia nie wykazują tutaj żadnej aktywności, więc zmieniamy naszą lokalizację. Dokładnie tak. I kolejna nasza lokalizacja. Zmierzamy do kolejnego domku. Zaraz zobaczymy, co mamy tutaj do zaproponowania. Czy są tutaj jakieś gościnne byty, które chcą nas ugościć w swoich skromnych progach. Zaraz tutaj rozłożymy REMPODa w przejściu. Dobra, mamy nasz REMPOD rozstawiony. Jeżeli cokolwiek tutaj jest, niech przyjdzie do nas. Taka dwójeczka? Proszę bardzo. Taka dwójeczka mi wytrzyma. Czy cokolwiek tutaj jest?
Może po niemiecku spróbujemy? Bist du hier? O! Drobne skoki są. Ale tak samo jak poprzednio, byłem tutaj sam, były... z kamerzystą. Ale były tutaj skoki właśnie na kartwójce, natomiast Rempot i SB7 nic nie wykazało. A byśmy tutaj dwukrotnie. Mhm. Myślę, że tutaj byśmy mogli szybką sesję na SB7 walnąć. Achievement, więc chyba to starter. Coś ten deseń. Po niemiecku? Wollen Sie hier? Wie alt bist du? Hast du einen Namen? Hast du einen Namen? Können Sie sprechen? Nic, zero. Najmniejszego głosu nie ma. Rempot też cisza. Chyba tutaj... Myślę, że zmienimy. On chyba tu nic nie ma. To co, moi drodzy? Wciąż brak aktywności. Możemy ruszać dalej. Idziemy jeszcze sprawdzić kościół w tej opuszczonej wsi. Więc spinamy się na wzgórze. Zaraz sobie wejdziemy do opuszczonego kościoła. No i być może tam nawiążemy jakąś komunikację z dawnym mieszkańcem opuszczonej wsi. No ale to wszystko zobaczymy. Właśnie wchodzę przez drzwi do opuszczonej wsi. Znaczy do opuszczonego kościoła w tej wsi. Ustawiam tutaj, zobaczcie sobie, moi drodzy, tutaj mamy ustawiony rempot, no i za chwilę spróbujemy nawiązać jakąś, tak, mamy wszystko działa, sprawdzone, więc spróbujmy nawiązać jakąś tutaj komunikację z naszym być może byłym mieszkańcem wsi. Dokładnie. Więc myślę, że z racji tego, że była to wieś, to w ogóle były kiedyś niemieckie tereny, pruskie, więc sądzę, że tutaj jesteś ty ekspertem od tego języka, ja umiem tylko angielski. Także jeżeli mógłbym cię prosić o zadanie. Oczywiście, jeszcze nawiążemy tutaj. Können Sie kommen hier? Bist du in dieser Kirche? Póki co mamy opory z kontaktowaniem się. Ale były lekkie skoki. Leciutkie, ale widziałem... Leciutkie. Tak. Ale to mi się wydaje, że przy poruszaniu kadwójeczką być może jakieś tam skoki się wytwarzają. Tak jak teraz jest, widzisz? Bo to mam wiadomo, że urządzenie elektryczne, baterie w środku, więc mogą tutaj powodować takie nikłe skoki. Können Sie gehen hier?
Können Sie machen dies? Może spróbujmy na SB7. Ostatnia próba, którą podejmujemy się, czy nam się uda z kimkolwiek, cokolwiek zamienić słowo bądź porozmawiać. Welche Name hast du? Bist du hier? Wollen Sie hier? No nic, niestety. Zero współpracy. Czyli typowa wieś do zwiedzania urbexowego. Zjawiska paranormalne tutaj nie występują. Chyba się zgodzimy z tym. Tak. Nie występują tutaj żadne zjawiska paranormalne. Raczej można wytłumaczyć to logiczne załamanie pala elektromagnetycznego z jednym z domów. Tak, chyba tam jakiś naturalny ciek wodny może być pod jakieś wody gruntowe, czy coś, dlatego są takie wysokie skoki. No bo tylko K2 pokazywała skoki, ale nic, jakby żadne inne narzędzie z nami nie współpracowało. Dokładnie. Także to tyle w dzisiejszym odcinku paranormalnym o Poszczona Wieś. Do eksploracji, do zwiedzania, do badań zjawisk paranormalnych już nie. Także widzimy się na następnej naszej wyprawie.